Dzień dobry, cześć wszystkim. Witam 23 września, sesja piątkowa, także kończymy sobie bieżący tydzień. 8:30 dokładnie u mnie, spoglądamy sobie na wykresy jeszcze przed otwarciem rynków kasowych w Europie, a zaczniemy od wykresu głównej pary walutowej, czyli euro-USD. Tutaj schemat, najpierw schemat podażowy, chociaż mocno oddaliliśmy się ponownie od tej strefy. Jak w dniu wczorajszym pokazywałem o poranku, korektę 1:1. Wyznaczaliśmy sobie opór tutaj 0,9913, to było to górne ograniczenie. Kurs tutaj podszedł nam w okolice 0,990708, czyli zabrakło około 5-6 pipsów, więc no raczej ciężko było tutaj tą strefę rozegrać, nie mieliśmy pełnego zaksięgowania jakiegokolwiek, raczej liczymy na drobne naruszenie niż zwrot szybszy, więc ciężko było tutaj się wstrzelić, ewentualnie też na potwierdzeniach na formacjach świecowych cena szybko uciekła, dynamiczny ruch góra-dół. No i ponownie wracamy, wydaje się, do kierunku spadkowego. Zobaczymy, jak podejdziemy do tego poziomu 0,9805, który stanowi, powiedzmy teraz, ten obecny przystanek. Natomiast techniczna strefa popytowa, strefa wsparcia to jest 0,9770. Czyli poziom bazujący na zewnętrznym mierzeniu 127,2 właśnie z tej korekty wzrostowej tutaj. Idąc dalej, GBP USD, również podobny ruch na kablu był, czyli dolar tracił na wartości w godzinach wczesno-popołudniowych. Po otwarciu rynków kasowych w Stanach Zjednoczonych tendencja się odwróciła, czyli te godziny, powiedzmy, lekko przedpołudniowe i wczesno-popołudniowe. Wyprzedaż dolara wtedy dominowała, natomiast po otwarciu, po wejściu na rynek kapitału ze Stanów Zjednoczonych, kierunek odwrócony i sesja azjatycka również lekko ku spadkom była rozgrywana. W tym przypadku, jeżeli chodzi o wykres GBP USD, czyli nasz kabel, interwał dwugodzinowy, tutaj akurat mamy dla zwizualizowania sytuacji, duże FI, czyli 161,8 po cenie, okrągły kurs, tak naprawdę tutaj możemy wziąć pod uwagę 1,1200. Zobaczcie silne zrzucenie na ujku, może weźmiemy sobie nieco większą perspektywę czasową. Mieliśmy wczoraj też, tak naprawdę zastanawialiśmy się, czy ten poziom będzie coś znaczył, bo tutaj już nie abstrahując od tego, jak dawno te poziomy się pojawiały, bo to jest jeszcze tak naprawdę, jakbyśmy sobie dokładnie czytali, to jest 98 rok, więc szalenie długi okres jak na rynek walutowy, jak na nasze przeglądy, ale wzięliśmy pod uwagę poziom, jaki wtedy był testowany, tak? I byłem ciekaw, czy cena w jakikolwiek sposób zareaguje i na tą chwilę ciężko się nie zgodzić, że poziom ma tutaj swoje odzwierciedlenie duże, tak? Bo w okolicy właśnie 145,50, 146,00 to zrzucenie pojawia się, jeżeli chodzi o wykres USD/JPY. I teraz coś bardziej w perspektywie mniejszej będziemy sobie szukać, tym bardziej, że mamy sesję piątkową, więc warto byłoby tutaj być rozeznanym, jeśli chodzi o układy typowo sesyjne. Tutaj musimy dosyć wąsko przejść, bo bardzo duża zmienność. Zobaczcie, jaka tutaj była zmienność na ujku. W okolicy godziny 10 handlowaliśmy w okolicy 145, powiedzmy 146, tak? Trochę poniżej, natomiast żeby było dla porównania tutaj obrazowo, to jest powiedzmy okolice 146, godzina 10 mniej więcej. Natomiast trzy tutaj świece 15-minutowe, czyli niecała godzina, a byliśmy na poziomie 140,5, czyli niesamowita zmienność, powiedzmy około 550 pipsów, może niecałych w przeciągu 45 minut zostało zrobione na wykresie USD/JPY, także tutaj ogromna, powiedzmy, realizacja zysków, tak? Ciężko się nie zgodzić z tą tezą. Także zobaczymy, jak to będzie dalej rozgrywane. Sesja azjatycka na tle tego ruchu wydaje się dosyć spokojna. Może nie było jakiejś dużej zmienności, powiedzmy około tej 80 pipsów, powiedzmy, zostało zrobione, więc nie jest to jakimś małym wynikiem, natomiast na tle tego, co się wydarzyło w dniu wczorajszym, jest to kosmetyczna zmienność. Zobaczymy, jak to będzie się dalej toczyło. 38,2 okazało się tutaj na tą chwilę
poziomem oporu. Być może ukształtuje nam się tutaj coś w stylu układu harmonicznego. Mielibyśmy punkt B na wysokości 38,2 i szukalibyśmy punktu D wypełnienia gdzieś na 7,86 lub 8,86 w zależności od dodatkowych potwierdzeń. Natomiast potrzebujemy zobaczyć, jak rynek się zachowa tutaj w tych wczesnych godzinach porannych czasu polskiego. Dobra, idziemy sobie dalej, jeśli chodzi o złoto. Tutaj na złocie ta zmienność nie jest najgorsza, mamy dosyć dynamiczne ruchy, natomiast pojawiają się szybkie zwroty, brak jest takich sesji kontynuacyjnych, bo jak patrzymy sobie z interwału 4-godzinowego, cały czas pozostajemy pomiędzy dwoma technicznymi poziomami, teraz tak naprawdę gdzieś mniej więcej 50 na 50 pomiędzy jedną a drugą strefą. Popytowo strefa wsparcia na wysokości tutaj zewnętrznego mierzenia 127,2, 1648 dolarów za uncję. No i poziom podażowy, poziom oporu wynikający z mierzenia FS100 niezmiennie tutaj oznaczony na wysokości okrągłej ceny 1700 dolarów za uncję, tak? Także żeby tutaj coś rozegrać na rynku złota jeszcze na tej sesji piątkowej, na tej sesji dzisiejszej, no to potrzebujemy dosyć dynamicznego ruchu i przede wszystkim powiedzmy jednej, dwóch, czterogodzinówek nacechowanych tutaj mocno prospadkowo albo prowzrostowo, żeby to było w jednym kierunku, żeby ta druga była taka kontynuacyjna i myślę, że jedna czy druga strefa pozostaje tutaj w zasięgu jeszcze na tą dzisiejszą sesję.